Dzień dobry Państwu, Krzysztof Kamiński z tej strony. Witam w programie Portfel Polaka. W ostatnim tygodniu trochę się działo, jeżeli chodzi o rynek walutowy, dlatego też połączyliśmy się poprzez Skype z głównym ekspertem walutowym firmy walutomat.pl z panem Maciejem Przygórzewskim. Dzień dobry panie Macieju. Dzień dobry, witam uprzejmie. Panie Macieju, to może zaczniemy tradycyjnie od dolara amerykańskiego. W piątek były dane dotyczące rynku pracy. Jak pan ocenia wynik, który myślę, że chyba wszystkich uczestników zaskoczył? Znaczy, tak naprawdę to te dane z rynku pracy przychodziły już od kilku dni, bo to nie tylko piątkowe dane o nowo utworzonych miejscach pracy, których było więcej od oczekiwań, ale też mieliśmy trochę lepsze dane na temat bezrobocia. Trochę słabiej wypadła stopa bezrobocia, natomiast Amerykanie ją w dość specyficzny sposób liczą, w związku z czym tutaj jakby też nie można jej tak interpretować dosłownie jak w przypadku polskiej stopy bezrobocia. Tutaj jakby no miejsc pracy, jak wspomniałem, utworzono zdecydowanie więcej. Generalnie amerykański rynek pracy pokazuje bardzo dobre dane, tym bardziej na przestrzeni tych średnich, wieloletnich. Jest to jeden z najlepszych momentów w ogóle w historii amerykańskiego rynku pracy, w związku z czym tutaj jakby nie może dziwić to, że inwestorzy przychylnie patrzą na dolara, ponieważ w momencie, kiedy zatrudnienie rośnie, konsumpcja rośnie, to jest jakby bardzo dobry moment i miejsce, żeby prowadzić biznes. Tym bardziej biorąc pod uwagę sygnały z reszty świata, które jest tak raczej ostrożnie mówią na temat perspektyw rozwojowych. Czyli innymi słowy, hossa, którą jesteśmy w stanie zaobserwować na giełdzie, łącznie oczywiście z silnym dolarem, to jakby idzie po prostu w parze, można powiedzieć. Tak, znaczy jakby z jednej strony tak, Amerykanie mają pieniądze, inwestują je, natomiast nie zawsze są to ci zwykli ludzie, natomiast jakby w momencie, kiedy na rynku pracy jest dobre zatrudnienie, widać, że w tym momencie będzie zbyt na produkty, ponieważ ludzie pracując siłą jeszcze będą kupować. Amerykanie nie oszczędzają w tej chwili, te wskaźniki zadłużenia są w miarę wysokie, w związku z czym widać, że konsumują. No i to jest jakby taki dobry sygnał mówiący o tym, że te firmy będą przynosić zyski. I tu jakby nie może dziwić, a dodatkowo Amerykanie bardzo mocno zyskują na słabych sygnałach zarówno z Europy, jak i z Azji. W związku z czym to jakby taka naturalna przeciwwaga, która była, skoro nie inwestujemy w Stanach Zjednoczonych, to inwestujemy w, tak naprawdę nie istnieje w tej chwili. Wiadomo, że można w jakieś tam wybitne rzeczy zainwestować, natomiast sygnały, które daje nam amerykańska gospodarka w tej chwili, są po prostu wyraźnie lepsze od sygnałów z Europy, co wyraźnie widać po tym, że amerykański dolar mocno zyskuje względem euro. Udało się przebić tą taką bardzo ważną granicę, czyli dolara i 10 centów za 1 euro. W tej chwili dalej utrzymujemy się poniżej tego. No i to jest jakby powód, dla którego dolar idzie w górę względem złotego, kiedy euro jest w miarę stabilne. Dobrze pan wspomniał o euro-dolarze, o tej głównej parze walutowej. Jak spojrzymy na wykres, to zobaczymy, że no myślę od dobrych, ładnych już miesięcy, można wręcz powiedzieć, mamy taki stabilny trend spadkowy. Mieliśmy ostatnio może nieco taki bardziej ruch boczny, natomiast widzimy, że ta siła dolara powraca. I z pańskiego punktu widzenia jako eksperta walutowego, widzi pan potencjał do deprecjacji euro-dolara, czy może gdzieś tutaj widzi pan jakieś ryzyka, czy też może bardziej szanse dla euro, by mógł odbić względem dolara? Znaczy, ja bym zwrócił uwagę na jedną podstawową rzecz. Dolar w dalszym ciągu jest oprocentowany dodatnie. Inwestując pieniądze w dolara można zarobić. Trzymając pieniądze w euro trzeba za to płacić. W związku z czym to jest powód, dla którego inwestorzy w tej chwili, mając alternatywę, nawet przy trochę słabszych perspektywach dla dolara, w dalszym ciągu są skłonni swoje środki lokować w dolarze, tylko po to, żeby po prostu nie przepłacać tej 2-procentowej różnicy w stopach procentowych. I to jest rzecz, która w tej chwili bardzo mocno działa na plus dolara, czyli ten parytet stóp procentowych. Z drugiej strony mamy wskaźniki, te takie wyprzedzające koniunkturę. W Europie w tej chwili się cieszymy, że Niemcy przestali pokazywać dane gorsze od oczekiwań i są tylko lekko negatywne, ale to już jest jakby powód do radości, patrząc na dane z ostatnich kilku kwartałów. Natomiast Amerykanie w dalszym ciągu pokazują przyzwoite dane rozwojowe. Gospodarka europejska rośnie wolniej niż amerykańska, pojawia się tam wiele innych problemów. W dalszym ciągu nie do końca wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja w Brexicie. Natomiast Amerykanie mają wiele rzeczy w miarę jasnych i co jeszcze nie jest może do końca uwzględnione w cenach, Amerykanie mają w tej chwili wbrew pozorom dość klarowną sytuację względem tegorocznych wyborów prezydenckich, ponieważ przy tak dobrej koniunkturze
w przemyśle, na rynku pracy. Bardzo rzadko zdarzało się w historii, żeby amerykański prezydent uzyskał reelekcję. W związku z czym, biorąc pod uwagę, że po jednej stronie mamy stabilne miejsce, gdzie można lepiej zarobić na inwestycjach bezpiecznych, czyli jest to takie znacznie atrakcyjniejsze miejsce do trzymania swoich oszczędności, a z drugiej strony mamy niepewność w Europie plus ujemne stopy procentowe, no ten kapitał po prostu płynie za ocean. Nie chciałbym się tutaj wypowiadać jakoś tak docelowo, jak długo będzie trwał ten trend, natomiast jeżeli nic się nie będzie zmieniać z ważnych takich czynników, to tak naprawdę nie ma powodu, żeby taki delikatny, łagodniejszy niż obecnie trend umacniający dolara względem euro trwał, tym bardziej, że mocno się mówi o tym, że trend na stopach procentowych w Stanach Zjednoczonych może iść w stronę ich obniżki, a obniżka stóp procentowych powinna z kolei spowodować, że ta waluta będzie słabsza, w związku z czym to jakby to jest taki jedyny element, który tak naprawdę może nam w tej chwili odwrócić tym trendem. No dobrze, powiedział Pan, że obecnie możemy zauważyć, jest to całkowicie zrozumiałe, że dolar jest silniejszy względem euro. Natomiast jak Pan widzi funta, funta szterlinga już po tym słynnym Brexicie, no właściwie wiele to się nie zmieniło, ponieważ teraz do końca roku będą oficjele negocjować kwestie jakby dalszych umów między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Natomiast jak Pan ogólnie widzi ruchy na funcie szterlingu? Znaczy, na rynkach dużo się mówi o tym, że jakby Londyn od tej strony takiej finansowej, czyli City, jest w miarę dogadany już, że już się porozumiano z kontynentalną Europą, że tutaj jakichś dużych rewolucji nie będzie. Nie będą sobie oba te organizmy gospodarcze jakoś wchodzić w drogę, nie będą sobie utrudniać przepływu kapitału, bo jakby obie strony na tym nie zarobią, po prostu będą jakby tracić. W związku z czym tutaj jakby nikt szczególnie nie chce utrudnień. Jak będzie wyglądała umowa handlowa, to jeszcze zobaczymy. Natomiast wszystko na razie wskazuje na to, że cały ten taki Brexit były bardzo duże nadzieje, bardzo duże ryzyka, bardzo dużo niepokoju wszędzie. Natomiast tak realnie nic się nie dzieje, bo były tuż przed samym ogłoszeniem Brexitu z jakiegoś powodu nagle funt zaczął iść w górę, po czym nagle się inwestorzy zorientowali, że tak naprawdę to okej. Brytyjczycy podpisali wyjście z Unii Europejskiej, Unia Europejska się zgodziła, ale nic z tego nie wynika. Bo warunki będą teraz negocjowane przynajmniej do końca roku, a w ciemno można założyć, że w ważnych elementach Wielka Brytania dostanie okresy przejściowe, bo nigdy nie chce jakby tutaj gwałtownie uderzać w ważne procesy, czy to przepływ ludności, czy to handel międzynarodowy. W związku z czym jest spora szansa, że te terminy nie zostaną dotrzymane za zgodą obu stron. I tu jakby moim zdaniem należy spodziewać kolejnych takich tematów, trochę przypominających te rundy brexitowe, które będą po prostu odwlekane w czasie, a tak naprawdę, jakby mówię, wizerunkowo Unia Europejska musi pilnować, żeby nie wyglądało to, jakby ulegli Wielkiej Brytanii i Wielka Brytania wyszła z tego z samymi korzyściami. Natomiast z drugiej strony też nie mogą jakby zbyt mocno Wielkiej Brytanii odciąć, no bo jakby na tym handlu wzajemnym obie strony zyskują. No tak, to jest kwestia oczywiście Brexitu oraz Wielkiej Brytanii, też brytyjskiej waluty. Bo do waluty w tym momencie brytyjskiej, bo to też jest dość mocno interesujące, tak naprawdę dość kluczowa jest tutaj postawa tego, jak będzie się zachowywał Bank Wielkiej Brytanii, Bank Anglii. Przypomnijmy, że tuż przed Brexitem, jak już było wiadomo, że idziemy w tą stronę, Bank Wielkiej Brytanii kontrolnie obniżył stopy procentowe. Gdyby doszło do ich podwyżki do poprzedniego poziomu, oczywiście należałoby się spodziewać umocnienia funta, natomiast gdyby zostały na podobnym poziomie, to przynajmniej przez najbliższe miesiące należałoby się spodziewać, że w zależności oczywiście od informacji, jakie będą docierać z Wielkiej Brytanii, powinniśmy się spodziewać oscylowania funta przynajmniej do złotego w okolicach tych 5 zł. I to sądzę, że ta cena będzie bardziej zależna od kursu euro i od realnej siły złotego niż od funta. Dobrze, a proszę powiedzieć, czy w związku z trwającą hossą w Stanach Zjednoczonych, w związku z tym, można powiedzieć, no niby Brexitem, ale z drugiej strony takim okresem przejściowym, który jeszcze będzie trwał przez kilka ładnych miesięcy do końca roku, to czy w związku z tym gdzieś temat franka szwajcarskiego już całkowicie ucichł, czy może widzi Pan jakiś potencjał zagrożenia, że jednak mógłby umacniać się w najbliższym czasie?
Jeżeli chodzi o franka szwajcarskiego, to moim zdaniem tutaj jakby takim głównym czynnikiem, który napędza franka, jest zagrożenie epidemią z Chin. To jest kolejna jakby edycja koronawirusa, tym razem ten tam 2019, jak go w tej chwili myślników, jak go w tej chwili określają. I jakby tu jest taki element, po prostu frank jest bezpieczną przystanią na trudne czasy. W związku z czym, jeżeli inwestorzy spodziewają się, że na rynku będzie gwałtownie rosło ryzyko, a epidemia w Chinach i opóźnienia w handlu globalnym, w logistyce morskiej, jakby wspierają tego typu koncepcje, no to w tym momencie inwestorzy szukają bezpiecznych miejsc do inwestowania. Z tego powodu w górę poszło złoto, z tego powodu w górę poszedł frank szwajcarski i również jakby temu zjawisku przypisuje się ostatnie ruchy na kryptowalutach i wzrost bitcoina powyżej 10 tysięcy dolarów, no bo to jest jakby kolejne miejsce, gdzie na trudne waluty, kiedy normalne aktywa inwestycyjne zawodzą, ludzie są skłonni inwestować swoje pieniądze, to są złoto, to są bezpieczne waluty, to są inwestycje alternatywne, są takie po prostu jakby naturalne kierunki inwestowania i biorąc pod uwagę tego typu prawidłowość, frank szwajcarski zyskuje, natomiast jeżeli będzie się sytuacja uspokajać, te środki zaradcze, które są w tej chwili przyjmowane, one okażą się skuteczne, koronawirus nie będzie eskalował i to się zamknie jakąś, no tutaj zawsze jest trudno mówić, co to jest racjonalna ilość strat, bo to są jednak ludzkie życia, tego się jakby nie przelicza na pieniądze, natomiast jeżeli to się nie zamknie jakąś gigantyczną ilością ofiar, no to należy się spodziewać, że ten frank będzie powoli wracał do normy, jako taką normę możemy sobie mniej więcej przyjąć, podejrzewam, okolice 1,10, podobna zresztą wartość w przypadku euro-dolara, euro względem franka, no a w tej chwili jesteśmy z 2-3 centymy od tego poziomu, w związku z czym jakby no to jest ten taki poziom, którego moglibyśmy się w przypadku korekty spodziewać, no a ta sama różnica powinna spowodować mniej więcej 5-10-groszową przecenę na franku względem złotego, co z pewnością ucieszyłoby kredytobiorców. Dobrze, ale proszę powiedzieć, bo tutaj wspomniał Pan, że frank jest taką bezpieczną przystanią na niepewne czasy. Z jednej strony te niepewne czasy już trwają jakiś czas, ponieważ co chwila wraca temat, czy to Brexitu, a to napięcia USA-Chiny. Cały czas mamy te niepewne czasy, natomiast jednak widać, chociażby patrząc na rynek akcyjny w Stanach Zjednoczonych, że sytuacja wygląda tutaj bardzo dobrze i też jakby ciężko nam patrząc chociażby w stronę rynku akcyjnego widzieć te zagrożenia. Z jednej strony, jeżeli patrzymy na rynek akcji, tak. Z drugiej strony, jeżeli patrzymy na wskaźniki makroekonomiczne, to one każą nam wątpić. Ponieważ to trochę wygląda tak, jakby gospodarka była w takim momencie trochę przedkryzysowym. Jakby ona już była rozgrzana, ona już jest napuchnięta, narosła, natomiast dalej już rośnie coraz wolniej. Ona już trochę dostaje zadyszki. To widać po wzroście produkcji przemysłowej, wzroście sprzedaży detalicznej. Te wartości są dalej dodatnie, to jest dalej wzrost, ale on już nie jest tak szybki. Spadek bezrobocia nie jest tak szybki. Widać te indeksy wyprzedzające, tu właśnie ankiety PMI, czyli takich badań menadżerów odpowiedzialnych za zamówienia. One zaczynają pokazywać, że spora część z tych menadżerów spodziewa się, że gospodarka jednak będzie zwalniać. Te negatywne sygnały szczególnie mocne są w Europie. Natomiast jakby na szczycie takiego nabudowania te spółki są po prostu w optymalnej kondycji. One mają w tej chwili optymalną, mają bardzo dużą sprzedaż, bardzo duże przychody, ponieważ konsumenci mają bardzo dużo pieniędzy, które mogą wydawać, w związku z czym giełda jest bardzo wysoko. Giełda w tym momencie to po prostu jakby ona trochę, mam wrażenie, że nawet przy słabszym trendzie w gospodarce giełda będzie miała swoją wartość w pewien sposób opóźnioną względem realnej gospodarki, w związku z czym może się tak wydarzyć faktycznie, że spora część analityków już będzie mówić o kryzysie w gospodarce światowej, natomiast w dalszym ciągu wyceny spółek giełdowych będą po prostu wysokie. No to będzie bardzo interesująca sytuacja. Tak, ale nie pierwszy raz tak będzie, bo tak naprawdę w 2008 roku mieliśmy podobną sytuację, że giełdy jeszcze bardzo długo były wysoko, podczas kiedy w gospodarce już były wyraźne sygnały, że coś jednak nie gra. W dalszym ciągu te indeksy giełdowe były wysoko, w dalszym ciągu wycena nieruchomości była wysoka. Teraz też zwróciłbym uwagę na jedną podstawową rzecz, to jest kurs ropy naftowej. Ropa naftowa to jest surowiec wykorzystywany głównie w przemyśle, w motoryzacji, w związku z czym jeżeli analitycy spodziewają się większej ilości dostaw, większych potrzeb logistycznych,
rozwoju gospodarczego ropa naftowa zwyczajowo idzie w górę, natomiast jeżeli spodziewają się ochłodzenia w gospodarce, ona idzie w dół. A to się oczywiście nakłada jeszcze produkcja w Zatoce Perskiej, natomiast ta pierwsza relacja generalnie dość mocno tłumaczy nam zachowanie cen ropy. I ropa naftowa jest w tej chwili blisko wielomiesięcznych minimów. Na giełdzie w Londynie spada już poniżej $55. To też jest jakiś taki sygnał, że inwestorzy nie spodziewają się wzrostu popytu na ropę. Gdyby spodziewali się dalszego, wyraźnego wzrostu gospodarczego, ropa naftowa nie powinna być tak tania. To też jest taki kolejny sygnał ostrzegawczy. On oczywiście nie mówi ze 100% pewnością, ropa spada w okolicy $50, należy przygotować się na kryzys w światowej gospodarce, tylko po prostu są takie sygnały, które sugerują, że mimo hossy na giełdzie, która jest jakby obiektywna i naprawdę dobrze dzieje się na giełdzie amerykańskiej, to wcale nie jest dobry moment. Plus pamiętajmy też, że na siłę giełdy amerykańskiej również wpływa bardzo korzystnie relatywnie tani pieniądz, ponieważ przy dość niskich stopach procentowych stopa zwrotu z inwestycji bezpiecznych, z obligacji, lokat, pożyczek jest znacznie niższa niż to, co można uzyskać na giełdzie. W związku z czym jest jakby trochę taka sama napędzająca się mechanika. Mhm. A patrząc na główne waluty do polskiego złotego, to z punktu widzenia takich spekulantów walutowych, jak również eksporterów, importerów polskich, uważa pan, że na jakie dane w najbliższym czasie powinni szczególnie zwracać uwagę? To jest trudne pytanie w tej chwili tak naprawdę, ponieważ z jednej strony dla Polski bardzo ważną informacją powinno być potwierdzenie obecnego trendu w ramach wzrostu gospodarczego, ponieważ czwarty kwartał pokazał bardzo słabe dane. Ten wzrost kwartalny oscylował w okolicach 3%, w związku z czym to było zdecydowanie niżej niż to, co byliśmy przyzwyczajeni w ostatnich latach kwartałach. W związku z czym to sądzę, że to powinny być takie topowe dane, bo jeżeli się ta negatywna tendencja potwierdzi, to byłby bardzo zły sygnał dla złotego. Natomiast rozwój tej sytuacji w Chinach wbrew pozorom jest bardzo ważnym elementem, ponieważ polska waluta jest pod pewną presją jako waluta krajów wschodzących i tutaj jakby jeżeli sytuacja się będzie uspokajać, powinno to działać na korzyść złotego, nie tylko względem franka szwajcarskiego, o czym już mówiliśmy, ale generalnie względem większości głównych walut. Rozumiem. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Moim i państwa gościem był Maciej Przygórzewski, główny ekspert walutowy walutomat.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.